Już w najbliższą niedzielę 12 września Święto Rolników i Ludzi Pracy w gminie Dębica. Dożynki gminne rozpocznie msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie o godzinie 11. Druga część uroczystości, podczas której podziękujemy za plony na obiektach sportowych Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni. Impreza o godzinie 15 otworzy koncert Orkiestry Dętej Gminy Dębica. Właśnie po pandemii od nowa po prostu życie się otwarło, należy wykorzystywać, ale przede wszystkim jakby pielęgnować tradycje. No i ostatnio mieliśmy wydarzenie patriotyczno-kulturalne Kałużówka, natomiast w najbliższą niedzielę dożynki gminne. Oczywiście one w pewnym formacie będą okrojone z różnych względów, ale przede wszystkim chodzi o przekaz dziedzictwa, o przekaz symboliki i dobrze jest, że najpierw jest msza dziękczynna, gdzie serdecznie zapraszamy, a coś później dla ciała na drugą część, gdzie odbędzie się w Pustyni, więc dostęp i bliskość jest. Także serdecznie wszystkich zapraszam, bo przede wszystkim święto i poszanowanie trudu rolnika, ale dzisiaj wiemy, że już wieś nie kryje się z wozem trabiniastym. Po prostu jest całkiem inna struktura, bo również jest to święto ludzi pracy. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na Wzgórze Maryjne i później do Pustyni na drugą część. Mówmy sobie do zobaczenia. Darmowe dmuchańce, konkurencje, zabawy dla dzieci i dorosłych, konkursy z nagrodami, a także część artystyczna. Dla wszystkich wystąpią zespoły folklorystyczne działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Zespół Śpiewaczy Wiarusy, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pustkowianie, Zespół Heja Hola oraz Zespół Śpiewaczy Podgrodzianie. Imprezę zakończą koncerty zespołów VEGAS, Malibu i SHANTEL. Na dożynki gminne zapraszają wójt gminy Dębica, starostowie dożynek, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz sołtys i Rada Sołecka w Pustyni.